Tylko twoja wina. Gdybyś jej wtedy nie wezwał, nie byłoby tego wszystkiego. Skąd mogłam wiedzieć? Jak mogłam przewidzieć? Ona nie miała zielonego pojęcia o twoim istnieniu. Nie miałaby to dziś. Po coś to zrobiła? Co chciałaś osiągnąć? Ja nie mogłam inaczej. Jak możesz... Robiłaś wszystko, żeby mieć czyste sumienie. Cierpiałaś, tak? Ale twoje cierpienie cię nie usprawiedliwia. Jak możesz mówić tak? Przecież ja wyrzekłam się ciebie dla niej. Ja nie mogłam inaczej. I ja musiałam to zrobić. Jeśli nie będzie kredytów, trzeba przerwać budowę. Panie prezydencie, po co panu jeszcze i to? Czy nie lepiej... Czy ja pana prosiłem o zdanie? Albo pana? Ja przecież nic nie mówię. I bardzo dobrze. O czwartej wykaz ma być gotowy. Kredyty, zadłużenie? Wszystko. Chcę mieć wykaz wszystkich strat. Muszę wiedzieć, ile nas to kosztowało. Ileśmy dołożyli. Ile jeszcze dołożymy. Jakaś kobieta do pana prezydenta. Przecież mówiłem, jestem zajęty. Prosiła powiedzieć, że bogotówna. Dziękuję panom. Proszę pamiętać, o czwartej. Przejrzymy to później. Niech ją pani wprowadzi. Pan prezydent prosi. Proszę bardzo.
łapią, bo wyskoczę. Pomóżcie mi! Puść mnie! Puśćcie! Puśćcie mnie! Panie komisarzu, będę... Dobrze, dobrze. Nie teraz. Tak jest. Pan prezydent miasta zabity. Zabity? To coś dla pana, panie inspektorze. Dlaczego właśnie dla mnie? No bo pan jest bliżej tych rzeczy. Zabiła go młoda kobieta, Bogutówna. Justyna Bogutówna. Schwytano ją? Usiłowała wyskoczyć przez okno, ale ją mamy. Aresztowana. Bogutówna, coś sobie przypomina. Zdaje się, że jest notowana. Prostytucja? Zaraz sprawdzę. Idziemy. Próba samobójstwa. Kto ci dał broń? Kto ci dał broń, ty idiotko? Słuchaj, bądź rozsądna. Przecież to nie mógł być twój rewolwer, prawda? Ktoś cię nasłał, ktoś wetknął ci broń do ręki. Powiedz, kto? Powiesz, to będzie dla ciebie lepiej. Kto cię nasłał? Umarli. Kto? Jak powiadasz? Umarli mnie przysłali. Więc jednak oni. No, mów dalej. Kto? Co? Kiedy? Mów! Ty głupia kuchto. Wiesz, do kogo strzelałaś? Wiesz, kogośmy przez ciebie stracili? Dobrze gotuje ta stara Bogutowa, prawda, Żańciu? No i Zeniu. I kuchnię mamy dobrą. Nie gorszą od Hrabiowskiej. I ma niezłą pomocnicę, prawda? Elle a quelque chose extraordinaire, n'est-ce pas? Mamo. Elle ne comprend pas. Nie powiedziałam nic złego. Czechliński mówisz. Tęga głowa, brawo. Zamówił u mnie artykuł. Chce, żebym pisał korespondencję z Paryża. A, to gratuluję. A o czym artykuł? O tendencjach nurtujących młodzież. A, że tendencje mówisz, że nurtują. A propos, zauważyłeś, że Justysia jaki ma uśmiech, co? A jakie zęby, a biodrami, jak ponętnie rusza sama natura. Ja ci mówię, że to najbardziej nurtuje młodzież. Chcę tam wrócić, żeby zrobić doktorat. To tylko rok. Inaczej stracę wszystkie lata w Paryżu. Muszę mieć te pieniądze! Ale ja nic nie wiem. Matka ma wszystkie pieniądze.
Siedź z nami, Zeniu. Kawałkiem chleba podzielimy się z tobą zawsze. Jesteś jedynym naszym synem i nikt nie może ci być bliższy niż rodzice. Ach, jak ja lubię, szalenie lubię piękną bieliznę. Ach, jakież to hafty, jakie koronki. Ach, jakaż to bielizna. Widzisz, jakie to piękne? Kiedyś sama to robiłam, a teraz Justysia. Złote ręce ma dziewczyna. No i nic nie kosztuje. I w domu przy matce pomoże. A jaka ta jej matka dobra kucharka, prawda? No? U nas wszystko jest w największym porządku. Pan starosta Czechliński, jak był jeszcze u nas redaktorem, zaprowadził wojskowy reżim. Każdy papierek, każdy rękopis z numerkiem i doteczki. Są tu jeszcze korespondencje świętej pamięci pana Ziembiewicza, pisane z Paryża. Początek dobry, zakończenie dobre. Brawo! Widzę, że nie zawiodłem się na panu. O, tu jest pańska zaliczka, panie Zenonie. Wystarczy na początek? Tak. Panie redaktorze, najważniejsze jest. Szanowny panie. Najważniejsze jest w środku. Tak, ja domyślam się. Przeczytam. Na pewno. No niech pana przysyła te artykuły ocena europejskiej sytuacji widziana z Paryża. Tylko to musi być napisane tak, żeby tamtych szlak trafił. Ubierzemy ich. Naturalnie pismo zachowuje szyld bezpartyjny. Pepesiaków diabli wezmą całą tę opozycję. No, czasy zmieniają się, panie magistrze, i nie ma co tkwić stary. Musimy stawiać na młodych. Niech pan popatrzy, co się dzieje we Włoszech. Albo ku czemu idą Niemcy. My musimy skończyć z rozczulaniem się. Nasz obóz musi być silny, dynamiczny. Starzy do tego się nie nadają. Pan i pańscy przyjaciele, ten w Paryżu, syn pani Kolichowskiej, niech go pan ściągnie. On jest za bardzo lewy, panie redaktorze. Muszę zresztą otwarcie przyznać, że i ja mam pewne kontakty. A co pan myśli, że ja nie znam pańskich sympatii, co? Ale właśnie dlatego niech pan jedzie do Paryża, niech pan wraca z doktoratem i wtedy pomyślimy o czymś lepszym. No i co, będziemy współpracowali? Oczywiście. No, brawo! Bon voyage! Pomyślnych wiatrów! Bon voyage. Pan starosta życzył sobie ze mną rozmawiać. Tak. Antek. Seus. Proszę, siadaj. Mam nadzieję, że nie wzgardzisz moją nalepką. Bardzo się cieszę, że sprawa trafiła do ciebie. Potrzebny tutaj jest takt. No. Twoje zdrowie. Antek, niech ci się nie wydaje, że ja nie pamiętam o tobie zdrowie. Inne realia. Sam rozumiesz, co? Chłopie, rozumiesz? Słucham, panie starosto. No i przestań z tym starostą. Ja wiem, że ty skarżysz się, że masz zasraną pracę, a ja ci mówię, że ty jesteś w błędzie.
Nie zapomnij, że dla nas stanowisko, które zajmujesz, to jest bojowa placówka. I teraz się to sprawdza. Mam nadzieję, że zdołasz wyjaśnić, kto wcisnął Bogutównie pistolet do ręki. A ty jak myślisz? Że to robota opozycji. Na to wygląda. Ale której? No, tych z lewa. Jestem pewny, Antek, że będę mógł wspomnieć o tobie w Warszawie. Mniejsza. Mówmy o Bogutównie. Wiem. Stara gwardia. Rozkwitały pęki białych róż. Wróciłeś. To była zemsta? Przypuszczalnie. Za tę strzelaninę obok ratusza. Powiedziała, że nasłali ją umarli. Miała jakichś bliskich między zabitymi? Dotrzemy do tego, ale wątpliwe, żeby mogła być członkiem jakiejś grupy. A to nieważne. Była narzędziem. Narzędziem? Owszem. Jedna rzecz jest w tym wszystkim trochę zastanawiająca. Ona już była notowana na policji. No proszę. Jako samobójczyni. Miesiąc temu napiła się jodyny, zastosowano płukanie żołądka. Jakie przyczyny? Depresja psychiczna. Powodu depresji nie znamy. Gdybym ja był kuchtą, to też bym miał depresję. Ale to ładna dziewczyna. Tylko że gra kotłuk. Stwierdziliśmy, że Ziembiewicz dostawał anonimy z pogróżkami. No zgadza się. Niekoniecznie. Bądź ze mną w kontakcie. Dlaczego pan Ziembiewicz ją przyjął? Nie zastanawiacie to? Dostawał przecież anonimy. Sytuacja była groźna. Dlaczego ją przyjął? Bo był fujara. Trochę zawiodłem się na nim. Myślałem, że to młode pokolenie. Antek, ale ty nie nawalisz. Słuchaj, bo ja liczę na ciebie. Mówiłam panu, panie inspektorze, że ja nie mam nic do powiedzenia. Mojego męża zamordowała osoba niezupełnie normalna. I wydaje mi się, że dosyć już tego jednego nieszczęścia. Chciałabym, jeżeli oczywiście pan pozwoli, zlikwidować dom i wyjechać z synem za granicę. Wszystko to może zaciążyć na dziecku. Rozumiem. Dziękuję. Ale dlaczego pani nigdy nie odpowiedziała na pytanie, czy znała pani Justynę Bogutownę? Wolę nie odpowiadać i teraz. Ma pani piękną koronkę. Naprawdę? Dziękuję ci, mój chłopcze. To chyba pierwszy komplement, jaki od ciebie usłyszałam. Wychodzisz na ludzi. Tak powiadają. Wracasz do Paryża. Tak. Kończyć doktorat z nauk politycznych. I potem będziesz dźwigał Polskę wzwyż. Dziękuję, czekam na następny. A czy wie pan, co tu jest na dole pod nami? Piwnica. A w niej kartofle, kapusta, kwaśny mlek. Nie. Tu na dole mieszkają ludzie. Niewypłacalni. Nie mieszkają, tylko siedzą. Oni tak mówią, panusia pozwoli, że przesiedzimy tutaj zimę. Nie było ich tu jeszcze, kiedy przychodziłeś pomagać Elżbiecie o rachunkach. Wtedy i tak bym ich nie zauważył. Wtedy kochałem się w Elżbiecie. A ona? Panu rotmistrzu. Ciociu, błagam. Aha. Ciociu, czy ten pies musi być ciągle na łańcuchu? Przecież w końcu albo ja zwariuję, albo... Nie zwariuję, nie zwariuję. Prędzej ja zwariuję z tego wszystkiego. Każdy jest subtelny, każdy ma serce wrażliwe. Ja jedna jestem bez serca. A to, że ja jestem tutaj uwięziona jak pies, to tego nikt nie widzi. Panie Zenonie! Proszę nadal mówić mi ty. Jaki grzeczny nasz polityk.
Więc przyjdź, kochanie, jutro do nas z okazji Dnia Świętej Cecylii. Będzie tu trochę moich przyjaciółek, ale tym się nie zrażaj. I będzie tort orzechowy. Tak, tort orzechowy. Przyjdź. Kongres czarownic, parada wiedźm. Czy ja już jestem jedną z nich? Ależ ciocia. Pomalutku, od lat, czasami zamieszczam. Jakże? No, prawdę mówiąc, niezbyt często, ale wiecie, jak to jest. No, trzeba mieć znajomości. Mam wiersz, no, patriotyczny, o tym, że trzeba trwać na szańcu z mieczem w dłoni, panie, jak nasi praojcowie. Panie, no to odrzuci. Tutaj, albo ten o sztandarach, jak łopoczą na wietrze, no to w uniesieniu pisałem. Też odrzucono. Wspomnienie myśliwskie. Jeszcze lasem pachnie. Kiedy psy przez polanę hasają, a przed nimi pomyka zając, ja ze strzelbą napiętą do strzału zbliżam się za nimi pomału. Spotkajmy się. Nie mogę. Pójdziemy do kina. Skąd ja nie mogę do kina? Pani przesiąkła atmosferą tego domu. Nie. Ja po prostu jestem zajęta. Ciotka meldunki. Bo ja prowadzę meldunki. Ja panu mówiłam o tych ludziach na dole. Tak mówiłam, przepraszam. No dobrze, a życie osobiste? Ja mam życie osobiste, tylko ja to inaczej rozumiem. Musi pani przyznać, że to jest wprost nie do wiary. Żeby pani miała tylko tyle do powiedzenia. Moim zdaniem służąca. Nie rozumiesz. Jakie te sługi są głupie, to po prostu przechodzi wszelkie wyobrażenie. Służyła u mnie jedna wdowa, Bogutowa się nazywała. Raz mówię do niej. Moja Bogutowa, mnie coś tak się zdaje, że Bogutowa jest w ciąży. Ona pomyślała i odpowiada. I mnie się tak zdaje, proszę panie, no uśmiałam się, proszę mi wierzyć, mówię do niej, no jeżeli Bogutowej tak się zdaje, trudno, musimy się rozstać, chociaż gotowała pierwszorzędnie. Ach, cóż to była za kuchnia, nieboszczyk bardzo był wybredny. Wracając do Bogutowej, wzięłam ją do siebie razem z dzieckiem hrabina Tczeska. Ta mała, Justynka, z hrabieskimi dziećmi się bawiła, tak, panie inspektorze, po francusku z nimi rozmawiała, a ojciec pana Zenona. Był rządcą w jednym z majątków w Bole Bożej. Ja jestem stworzona do życia na prowincji. Ten dom, ogród, to podwórko. Chyba nie może być inaczej. Ja cała się z tego składa. Przecież pani była w Szwajcarii tej wiosny. Tak, byłam u swojej matki. Ale tam się źle czułam. Pani wie, że ja znam pani mamę. Z Paryża. Dlaczego pani cały czas coś udaje? Dlaczego pani po dawnemu nie bierze mnie na serio? Dlaczego pan po dawnemu chce się kłócić? Przecież ja się w pani tak kochałem. No tak, ale wtedy byliśmy jeszcze dziećmi. Kiedy ostatnio byłem w Bole Bożej, zobaczyłem wszystko inaczej. To było żałosne. Ale była tam dziewczyna. Zwyczajna dziewczyna. Może to pani nazwać z mojej strony słabością, ale taką samą słabością jest kąpanie się w rzece, zrywanie malin, chodzenie po trawie. Dlaczego pan mi o tym mówi? Pani wie dlaczego. Czy to już skończone? Tak. Inaczej bym tu nie przyszedł.
Czy mam odejść? Co przyjechałaś do miasta? Przecież w ostatniej chwili puls był słaby, ale był. Beznadziejny wypadek. Przywożą w ostatniej chwili. O, to właśnie córka tej kobiety. Nie było czasu. Dlaczego ją tak późno przywieziono? O Jezu, mama nie żyje. Taka nagła śmierć jak twojej mamy, to najlepsza dla człowieka. Przynajmniej siebie i drugich nie umęczy. O, moja. Drugi rok się już tak morduje. Po nocach stęka. Coraz to się poruszy. Ani spać nie może, ani nic. Może da się jeszcze połatać. No to ja lecę. Wpadnę do was w tygodniu. Franek pracował, to nam było dobrze. Z niego dobry brat. A teraz bez roboty to on się psuje. Ciągle gdzieś lata i lata. Już się nawet policja zaczęła o niego przepytywać. Kładźmy się, Stysiu, pomieścimy się. A ty chłopa jakiego masz? Pewnie, że mam. Nawet mi się śnił wczoraj. A to dlaczego nie przyszedł na pogrzeb? On za granicą uczy się. To on nie dla ciebie. Jemu było ze mną dobrze. I mnie z nim. Jestem głośniej, Elżuniu. Ostatnio wszyscy jakby się uparli, żeby ciszej grać, ciszej mówić. Aktorzy w ogóle dykcji nie mają. Nie można zrozumieć, co mruczą pod nosem. No? I cóż pan Ziembiewicz? Wraca? A nic się u niego nie zmieniło? Nie. A u ciebie? Objawów, które by wykazały chorobę psychiczną, nie znalazłem. Nie było zakłócenia poczucia moralnego. Pan ją wskazuje na śmierć, panie doktorze. Nie? Dlaczego pan się nią zajął, panie doktorze? Proszono mnie o to. Można wiedzieć, kto prosił? Pan prezydent Ziembiewicz. Witamy pana doktora. 17. Bardzo ładny pokój. Specjalnie zarezerwowany. A tu liścik od pana starosty Czechlińskiego. Starosty? Od 2 miesięcy. Prosił, żeby pan doktor natychmiast się z nim porozumiał. Dziękuję. Proszę się zająć bagażem.
Poczekać! Jestem, już jestem, Elżbieto, tak. Byłem u starosty. Mam dla ciebie wielką niespodziankę. Czy nic się nie zmieniło? Ja bardzo, bardzo. Jak? Jeszcze bardziej. Tak, dobrze. Dobrze, zostanę na obiedzie. Do widzenia. Zawiozłam ją do szpitala. Chodźmy. Teraz jestem na służbie. U jednej chorej pani. Jak mnie długo nie ma, to ona strasznie krzyczy. Jak mama żyła, było zupełnie inaczej. No to ja muszę już lecieć, muszę gotować obiad. Tylko ciszej, na miłość boską, kochanie, ciszej. Masz tu, poczęstuj się. Stamtąd? Tak, z Francji. Dobra, nie gorsza od naszych. Pani starsza była bardzo dobra. Zaliczkowała trochę, żebyśmy miały za co jechać do szpitala. Ja nawet miałam potem pisać do Bole Boże po resztę zasług, ale teraz to już ani czasu, ani papieru. To nie zwrócili ci wszystkiego? Pani starsza prosiła, żeby podać adres. To odeślę resztę. Słuchaj, wstydź. Przyjdź do mnie w poniedziałek o tej samej porze. Może będę mógł załatwić te pieniądze. Teraz to już nie potrzebuję. Teraz to już mam gdzie spać i co jeść. Ja wiedziałam, że ty wrócisz. Nie było ci żal zostawiać mnie samą w Bole Boże? Nic a nic. Pewnie, że był żal. Jesteś od razu, jest lepiej.
Dzień dobry, Elżbieto. Dzień dobry. Pisma przychodziły regularnie? Tak. A mój ostatni list dostałaś? Dostałam, dziękuję. Jak się czuje ciocia? Ciocia bardzo dobrze. A piesek? Pies wspaniale, spuszczam go na noc z łańcucha. Nic się nie zmieniłaś. A miałam się zmienić? Już nigdy nie będziemy osobne, Elżbieto. Siadaj. Obejmuję redakcję Niwy. Czechliński zaproponował mi to przed godziną. Nie gratulujesz mi? Nie wiem, co mam powiedzieć. Będzie trzeba dużo kompromisów. Nie wiem, czy dasz sobie radę. Dam sobie radę. Czechliński obiecał mi pełną swobodę. Będę mógł realizować swój program. Ależ u nas, panie redaktorze, każdy artykuł, każda notatka jest dokładnie rejestrowana i... Proszę, dobrze, porozmawiamy o tym później. Takie było zarządzenie pana redaktora. Przepraszam, pana starosty Czechlińskiego. Bardzo słusznie. Przepraszam państwa bardzo. Słucham. Niech ksiądz zacznie. Pani hrabina to lepiej zrobi. Śmiało, księże, śmiało. Mamy za sobą protekcję i to nie byle jaką. Czy pan starosta dzwonił? Tak, dzwonił. I przypominał mi, ile mój ojciec pani hrabinie zawdzięcza. A on za mnie? Panie redaktorze drogi, tczewscy zawsze ludziom pomagali. Nie dla siebie proszę, ale dla księdza Czerlona. Który jest osobistością niezwykłą? To, o co proszę, to nie tylko dla mnie czy dla księdza, to dla nas wszystkich. Dla pana także. A więc słucham. Ksiądz Czerlon wygłosi na mieście cykl wykładów pod tytułem... Jaki to tytuł? O istocie doświadczenia religijnego. O istocie doświadczenia religijnego. To będzie w naszym kole, Polek. Otóż my byśmy sobie życzyły, żeby Niwa wydrukowała program i gorąco ten cykl poparła. To będzie trochę sprzeczne z założeniami Niwy. Jesteśmy pismem bezpartyjnym. Panie redaktorze, to już jest uzgodnione. Dziękuję księdzu za cenny materiał. A pani hrabinie dziękuję bardzo za współpracę. Już lecieć, bo stara się wścieknie. Jest tylko co do tych pieniędzy. Zeno. Pan hrabia Tczewski. Miło mi. Parę tygodni temu miał pan przyjemność poznać moją siostrę hrabinę Tczewską. Tak, oczywiście, przypominam sobie. Pan Czechliński słusznie stawia na młodych. W tej sprawie jestem z nim jednomyślny. A czy pan zgadnie, panie redaktorze, co mnie tu sprowadza? Chyba pan nie zgadnie. Otóż przyszedłem zaofiarować panu swoją współpracę. No jak? Mogę być tylko zachwycony, panie hrabio. Chciałbym poruszyć w artykule sprawę reformy rolnej. To drażliwa sprawa, panie hrabio. Wolelibyśmy, aby... Te kwestie poruszali nie ziemianie, ale ludzie mniej osobiście tym zainteresowani. To znaczy kto? Eksperci. To pańska redaktorska przenikliwość. Ale jest jeszcze drugi temat, który mnie interesuje. Teatr. Teatr? Zna pan Wisłowską, Lucię Wisłowską, cudo. Talent z Bożej łaski, natchnienie niebiańskie. I proszę, co oni w pańskiej Niwie wypisują? Kto to jest ten, co podpisuje recenzję X?
Przecież jak nie będzie miała dobrych recenzji, jak nie dadzą pierwszorzędnych ról, to dziewczyna nam ucieknie do zagranicznych firm, Żydzi ją wykupią. Pani Ziembiewicz, to byłaby strata dla teatru, dla kraju, dla nas wszystkich. To po prostu zguba tego uroczego dziecka. Kiedy brałem redakcję, nie wiedziałem, że będę odpowiadał za nas wszystkich. Ale teraz pan to już rozumiem. Dotarło do mnie. Dobrze, dopilnuję tego. Nie zapomnę. Aha, tutaj jest mój artykuł o kłusownictwie. Proszę, niech pan to przejrzy. Dziękuję, panie Krab. Dlaczego nie ma jeszcze tego artykułu od czeskich? To pan redaktor nie wie? Dzwonił pan starosta i prosił, żeby tego nie drukować. Dlaczego? Nie wiem. Powiedział, żeby tczewskich zostawić w spokoju. Naprawdę, zapomniałem. Niech pan puści do druku ten artykuł o poświęceniu Agencji Gospodarczej Koła Polek. Niech pan nie zapomni dodać, że na uroczystości obecna była pani starościna. To też niech pan wydrukuje. Moja koncepcja pisma okazuje się niemożliwa do zrealizowania. Muszę drukować jakieś artykuły o kłusownictwie, dwudziestolecie straży pożarnej i tak dalej. To bzdury. Tylko wtedy, kiedy moja praca nabierze sensu, zostanę w Niwie. Ależ panie doktorze, czy ja nie pragnę, żeby pismo było bardziej radykalne? Sam do tego dążę. Ale pieniądze są ich. Niech pan siada, panie doktorze. A czy nie lepiej ich mieć po swojej stronie, niż bardziej na prawo? Tamci tylko marzą o tym, żeby czeskich mieć u siebie. Szlak ich trafia, że są z nami. Na raucie w województwie ich człowiek przyznał mi się, że tego wścieka. Niech pan będzie spokojny, panie doktorze. Będziemy robić naszą sprawę. Ci z lewej tylko czekają, żebyśmy o niej zapomnieli. Niwa to tylko dla pana szczebel. Tutaj wyrobi sobie pan nazwisko, a potem pomyślimy o czymś lepszym, wyższym. Zgoda? Zgoda. Nie. Muszę już iść. Stara się wścieknie. Wiesz, co ja bym chciała najbardziej? Najbardziej to ja bym chciała na pomoc do sklepu. Robota tam czysta, a w kuchni zobacz, całkiem mi palce przeżarło. Seno. W poniedziałek. Tak, w poniedziałek już będą. Te pieniądze. Jak umrę, to będziesz mogła rządzić się po swojemu. Jak ci się tylko będzie podobało. Ale tymczasem żyję. Jestem u siebie. Nie otwieraj mi okien, kiedy cię o to nie proszę. Przepraszam. Pozwól mi spokojnie być starą. Jestem zaskoczona, moja droga Elżbieto. Prawdę mówiąc, młodość była moim najdawniejszym przyzwyczajeniem. Naturalnie widywała mi starość i śmierć. Ale to byli inni. A tu nagle mnie to zaczęło dotyczyć. Chyba jakiś koszmarny sen. Skandal. Nie potępię. Nie potępię. Ciociu, z tobą mi naprawdę dobrze. Dziękuję ci, moja droga Leżunia. Ja nie wiem, co bym bez ciebie uczyniła. Idziesz tu za mąż. Będziesz miała piękny dom. I dlaczego milczysz? Nie wiem, co mam powiedzieć. Ziembiewicz czegoś nie przychodzi. Wyjechał. Ale telefonował. Dobra partia. Dlaczego milczysz? Jakaś obca się zrobiłaś. Co ciocia mówi? Ty ciągle masz jakieś swoje sekrety. No przecież ja chyba powinnam wiedzieć. O czym? No bo jeżeli macie zamiar pobrać się z Ziembiewiczem. Tak. Mamy zamiar się pobrać. Nie zaszkodzi ci? Ładnie ci z tym cygarem. Wyglądasz jak jaki pan.
Ja się nawet bardzo cieszę. Ja zawsze lubiłam dzieci jak nie wiem co. Moja mama też mnie wychowywała sama bez niczyjej pomocy. Ja sobie dam radę z dzieckiem. Może ci się tylko wydaje. Nie. Już mi się na pewno nie wydaje. Gdyby nawet, to wiesz, ze mną może być różnie. Ja mogę zostać. Zen. Ty mówisz tak, jakbyś miał jakąś złość na mnie. Jaka złość? Przecież nie jesteśmy dzieci. Ja tu siedzę, a stara się wściekać. Które ci się należą. Z góry Boże. Ty już sobie więcej ze mną kłopotów nie rób. Może się jeszcze jakoś odmieni. Justysiu, jesteś? Jestem. Hej, strzelbo ukochana, kiedy idę z tobą w knieje, nie masz nade mnie pana. Lisy, dziki, jeleń, łoś, to dopiero dla mnie coś. To jest myśliwego dusza, to jest to, co serce wzrusza. Brawo, żale. Już tak ćwierć wieku tak sobie skrobię. Piękny. A nie można powiedzieć, żeby bez zachęty. A to na przykład drukowali to. Tak. Oszczędzaniu. PKO zamieściło w ulotce reklamującej. A ten też drukowany poemat na 20-lecie naszej straży ogniowej. A mam też list koleżeński od Leopolda Staffa samego. O, drogi panie, dziękuję za pamięć. Przeczytałem z wielkim zainteresowaniem. Życzę wesołych świąt. Staff Leopold. Widzi pan? Podtrzymał na duchu. Ale poza tym, co się dzieje, to jest nie do pojęcia. Wiara, miłość, honor, myślistwo, sztandary, to nic nie obchodzi. Tylko pieniądze i kotery. Żydzi wszystkim trzęsą. On jest taki utalentowany, ale on nigdzie się nie pcha, żeby taki talent... Trzeba popierać talenty, Zenonie. Redaktorze, kochany, no nie obrażaj się, ale za mało się u nas w tym kierunku robi. Mówiłeś, że to już skończone. Przyszła do mnie do hotelu zaraz po moim przyjeździe z Paryża. Pisałeś do niej? Nie, spotkałem ją na ulicy. Tego samego dnia? Zaraz rano. Zanim mnie zobaczyłeś? Tak. Ale zanim do mnie zatelefonowałeś? Nie, telefonowałem przed. Matka jej umarła. Było mi jej żal. Było ci jej żal? Ona przychodziła jeszcze później. Cały czas? Tak. W czwartki i w poniedziałki. Rano. W dzień? Elżbieto. Cicho. Elżbieto. Cicho.
Powiedz mi, że mnie kochasz. Kocham cię. Kocham, tylko cicho. Bardzo przepraszam. Nie wiem, czy pan pamięta, panie wojewodo, mojego przyjaciela z lat studenckich w Paryżu, redaktora Ziembiewicza, doktora nauk politycznych. A, to pan. Proszę na skromny żołnierski poczęstunek. Teraz wypijemy zdrowie naszej wspaniałej młodzieży. Zdrowie naszej wspaniałej młodzieży! No, w porządku. Pańskie ręce, panie prezydencie. Nie zastanawiać się, panie prezydencie, brać, panie doktorze, jak się władza w ręce pcha. No, myślę, że to nie na... nie skończy się na naszym mieście. Szybko to się dzieje. Prezydent miasta komisaryczny. No ale mianowany przez władzę to tym ważniejszy. W tym mieście jest wiele do zrobienia. Przemysł, komunikacja, służba zdrowia. Trzeba uruchomić budownictwo komunalne. Tylko jakie ja będę miał możliwości? Jakie gwarancje kredytów bankowych? No załatwi się. Rąk do pracy nie zabraknie. Ale najważniejsze to wziąć Radę Miejską za twarz. Niech pan zapamięta, żeby nie bruździli. Trzeba uregulować sprawę huty, cukrowni, browaru. Trzeba zagwarantować płacę. Słusznie. I wszystkich krzykaczy uspokoić. No ale już ja się tym zajmę. Pan? Ożenić się, drogi panie. Prezydent musi być osobą czcigodną. Prowadzić dom, wyprawiać przyjęcia. Bank udzieli panu pożyczki na zagospodarowanie się. Pan, zdaje się, ma narzeczoną. Tak. Aha. Pozażna? Nie bardzo. No, ale to jest siostrzenica pani Kolichowskiej. To jest panienka z bardzo dobrej familii. Żenić się, panie Zeniu, żenić się. Będzie pan miał posażne córeczki. No, więc co? Ubite? Naradzę się z nim. Radź się pan swojej kobity. Dobrze, dobrze, dobrze. Justynko, daj mi tę kawę. Tylko w mojej filiżance. Justynko, przecież ci mówiłam, że w niebieskiej filiżance. Stukłaś się. O nic nie dbasz, wszystko niszczysz. To ja już sobie pójdę. Justynko, przecież cię nikt nie wygania. To lepiej ja już sobie pójdę. Kutę zamykają. Na budowie nie płacą już od 2 tygodni. Ty się do niczego nie wtrącaj. W kryminale już siedziałeś. Mało ci? Na wieś jedź, pokłoń się, panie hrabinie. Na pewno ci jaką robotę dadzą, choćby na pamięć ojca. Się o mnie nie martw. A pani hrabinie kłaniał się nie będę. No jaki hardy, a portki to ci zlecą niedługo. Całe w łatach. Muszę już iść. Ona tylko na parę nocy.
ale meldować musimy. Justyna Bogutówna. Matka? Nie żyje. Ojciec? Nieznany. Czy pani... Czy pani jest naprawdę... przywiązana do pana... Ziembiewicza? Pani wie o tym? To on rozpowiada? Dlaczego mnie pani o to pyta? To dziecko musi żyć. Najserdeczniejsze gratulacje dla pana prezydenta. Serdeczne. A kluczyk jest... No, ta pani jest... Co się stało? Ja bym nie przychodziła. Ja bym ci dała spokój, gdyby nie jedna rzecz. Co takiego? Gdyby nie to, co mi powiedziała ta twoja narzeczona. Jaka narzeczona? Ta panna, co prowadzi meldunki. Byłaś u niej? To ona sama kazała mi przyjść. Tyś mi nic nie mówił, a ona wszystko wiedziała o nas. Co ci powiedziała? Czego chciała od ciebie? Nic. To samo, co ty, że chce pomóc. Więc to ona jest twoja narzeczona. Posłuchaj, Justynko. Przypomnij sobie od samego początku. Przypomnij sobie wszystko. Przecież nie możesz powiedzieć, że się oszukiwałem. Wiem. 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 Czy się z nią ożenisz, czy nie, to trudno. Ja do tego nic nie mam. Ona powiedziała, że nie. Ale co to mówi? Ja nie mogę inaczej. Pozwól mi żyć. Proszę cię. Halo? Halo? Mówi Ziembiewicz. Kiedy? Pani pewno wyjechała do mamy, do Warszawy. Nic mi nie mówiłeś, że jesteś zaręczony. Dopiero hrabia Tczewski mi powiedział. On go zna i mówi o nim bardzo dobrze. Byłam zaręczona. Jak to łatwo zaręczać się i odręczać, kiedy jest się młodym, a później nie traktuje się już tego tak lekko. Tak mama myśli? Nie pytam, o co wam poszło, bo to są w końcu twoje sprawy, ale mogę ci powiedzieć, bo to wiem. Zerwać jest najłatwiej, ale utrzymać, ale umieć to w sobie jakoś przemóc, to jest sztuka. Z mężczyznami bardzo łatwo sobie poradzić, zwłaszcza kiedy są zakochani. Pomyśl o tym.
zastanów się, bo przecież z innymi będzie tak samo. Mamo, czy ja mogę się podobać? Bardzo się cieszę, że będziemy się widywać częściej, bo przecież musicie bywać w stolicy. Stanowisko twojego narzeczonego. A skąd byś wytrzasnęła takiego uroczego i mądrego chłopca? Nie tęskni pan za Paryżem? Niech się pan doktor koniecznie do nas do Pieśnej wybierze. Zobaczy pan, jakie praca społeczna daje rezultaty. Przepraszam. Mam nadzieję, że to dobry wybór. To stanowisko to pierwszy stopień. Zresztą po ślubie i tak będziecie musieli nam złożyć oficjalną wizytę. Uroczą narzeczoną wynalazłeś na tej naszej zgrzebnej prowincji. Wypijmy więc. Za Paryż. Wprawdzie mieszkam stale w stolicy, ale stanowisko wojewodziny zobowiązuje, moja droga. I muszę od czasu do czasu pomieszkać na prowincji. A więc czekamy. Szczechliński, nie będzie pan miał problemów, doktorze. Zna swoje miejsce. Sprawa jest już definitywnie załatwiona. Tak, pan Szczechliński to nasz człowiek. Niestety ma nieco koszarowy sposób bycia. Ale jest posłuszny, to bardzo ważne. No, panowie, nie zaniedbujmy naszych pań. Elżbietko, zwracam pani narzeczonego. Zazdroszczę panu znakomitego wyboru. A ty, Elżbietko, będziesz miała uroczego i wykształconego męża. To ważne, to się dzisiaj liczy. Jak ci się podoba? Wspaniała. To cieszę się. Sam miód. Naprawdę wspaniała. Figurka wspaniała. Ale tylko trzymaj ją z daleka ode mnie. Połóż. Kochanie, to wszystko jest dla ciebie. Bierz, bierz, bo komu ja to zostawię? Jakie to jest piękne. Ale musicie wyhaftować swoje monogramy. Miałam tu taką zręczną dziewczynę, co to wspaniale robiła. Justynka było jej na imię. Wyjechała i przepadła.
Co ja zrobiłam? Witek, ty za dużo zajmujesz się sprawami moralności i sumienia. Liczą się tylko fakty. Jestem przekonany, że to był mord polityczny. A jeśli to fałszywy trop? Obawiam się, Antek, że Warszawa zainteresuje się tobą. Mogą zarządzić, żeby cię przenieść w stan spoczynku. Twój stan zdrowia. Nie masz pełnej sprawności. Dziękuję ci, że mnie ostrzegasz, ale ja mam pewne zasady, których nie umiem się pozbyć. Na przykład? Lubię znać prawdę. Proszę bardzo. Nie mam zamiaru przeszkadzać ci w wykrywaniu prawdy, ale są sprawy państwowe. Prezydent mógł popełnić błąd polityczny. Mógł za to zapłacić życiem, ale nie mógł być człowiekiem wątpliwej moralności. Rozumiesz mnie? Jedno z dwojga. Albo była to robota opozycji, albo strzela rajatka. Do widzenia. Uważaj. Zenon. Podobno są aresztowania na mieście. Jednych aresztują, a drugich wypuszczają. Ale ty jesteś tak blisko tego, przecież się nie zgadzasz. To są koszta, które muszę ponieść. Elżbieto, przepraszam cię, ale chciałbym cię o coś prosić. Tak. Chodzi o Justynę. Ona bardzo chciałaby pracować u Trucińskiego. Wystarczy jedno twoje słowo. Myślałam, że to już nie wróci. To przecież naturalne, że powinienem jej pomagać. Ale muszę być ostrożny, zwłaszcza teraz. Tak, oczywiście. Zena. Zastanów się nad wszystkim. Będziemy mieli dziecko. Czy pan prezydent będzie? Zaszczyci? Na posiedzeniu, ale obiecał przyjść. Tak, my Polacy jesteśmy braćmi. Nad nami słońce nigdy nie zaćmi. Idea słuszna i potrzebna, prawda? Jeden drugiemu gardło podgryza. Przecież wystarczyłoby się pokochać. Co pan redaktor o tym sądzi? Dobrze sądzę. Tylko, że ja nie jestem już redaktorem. Na szczęście. Szkoda. Współczuję. A kim pan teraz jest? Jest prezydentem miasta. 100 razy ci mówiłam. On? Ja myślałam, że to jego kuzyn. Nie ma być dobrze w tym kraju. Witam, drogie panie. Cieszę się, że takie rzeczy. 100 lat, droga ciocia. 150. Proszę cię, tylko bez tej matematyki. Straszne wieźmy, prawda? Ciocia się w ogóle do nich nie nadaje. Naprawdę tak myślisz? Może jest w tym coś z prawdy. Bo wiesz, ja mam w sobie taką wewnętrzną młodość. Dziecko śpi. Możemy wychodzić. Już nie kaszle? Nie. Doskonale. Ślicznie wyglądasz. Miły jesteś. Popraw mi kwiaty. Musisz mi znów pomóc, Elżbieto. Co się stało? Trzeba coś z nią zrobić. Ona znowu jest bez pracy. Wyrzucili ją? Nie, sama odeszła. Nie wiem dlaczego. Chcę pieniędzy. Nie, właśnie nie. Chcę miejsce w cukierni u Chąziewicza. Zenon,
To nie będzie dobrze. To za bardzo na widoku. Ale ona się uparła. Przypatrzeć Malusiowi, Tom go pokazała. Przypatrzeć? Dlaczego? Pytała tylko, czy to jest dziecko pana Ziembiewicza. Przy dziecku nie potrzeba żadnych obcych. Nikt go nie powinien oglądać. Ani dotykać. No dobrze, ale było ci źle w cukierni? Nie było mi źle, tylko tam się od początku nie podobał. Może cię tam kto wypytywał? A kto miał mnie o co wypytywać? Dnia nie było, żeby nie płakała. We dnie płakałam tam, a w nocy tutaj. Dlaczego? O co ci chodzi? Nic, tylko tak. Nikt do ciebie nie przychodzi? A kto ma niby przychodzić? Nikogo mi tu nie potrzeba. Przyślę ci kogoś. Nikogo mi tu nie przysyła, nim się wasz. Tu jest mi bardzo dobrze, wcale mi się tu nie przykrzy. Samochodem przyjechałeś? Samochodem. Nie widać go. Czeka za mostem. A, za mostem. Pamiętaj, nikogo mi to nie przesyłaj. Ona już tam nie pracuje. Wiem. Byłem u niej. Odwiedzasz ją? Wolę, żeby nie pisała do mnie. Z nią się dzieje coś niedobrego. Płacz, apatia, depresja. Zenon, kiedy się to wreszcie skończy? Kiedy ona wreszcie zniknie? Kiedy zostawi nas samych? Trzeba do niej pozwać doktora. Którego? Lefelda. Załatwisz? Tak. Cholera, przez taką historię zatruć sobie całe życie. Inni mają takich na kopy. To jest słabość. Zenon, to nie jest słabość. Ty jesteś po prostu lepszy od innych. Pocałuj mnie. Przytul mnie. Przepraszam cię, Elżbieto. Nie widzę objawów wyraźnie chorobowych. Niech bierze to, co zapisałem. I niech się odżywia. Dziękuję, doktorze. Coś tam kipi, komisarzu. Coś się kotłuje. Wiem. Zarządziłem. Żeby nam korek nie wystrzelił. Okręcimy drutem. No, pańskie zdrowie. Jest klient, panie prezydencie. Zostawiam panu i życzę powodzenia. Znam kłopoty pana, panie prezydencie. I tylko przy życzliwości... Niech pan siada. Dziękuję. Oczywiście nie chcę korzystać i wykorzystywać trudności, ale spłacę wszystkie koszty, jakie miasto wniosło. Jakie koszty?
No, chce pan zdjąć ciężar z głowy i odkupić tę nieudaną budowę komunalną. Prawda, te place, te mury. Będę budował domy. Dla kogo? No, dla tych, którzy zapłacą. Czynszowe domy? Oczywiście, przecież wnoszę kapitał. Muszę go wycofać, odebrać. W tych domach mieli mieszkać robotnicy. A jacy robotnicy? Ci, których wrzucają teraz huty? Panie prezydencie, przede wszystkim musi pan się zająć pracą dla nich. Pracą. Mieszkać, proszę pana, to oni mogą po 8 osób w jednej izbie. Ale bez chleba, proszę Przepraszam pana, to oni... Banda łobuzów. Co się z tobą dzieje? Nie mam wyjścia. Sprzedaż? Nie wiem, nie wiem. To klęska. Spokojnie, kochanie. Pan nie docenia politycznej strony zagadnienia. Ta cała budowa, te mury, to plajta, to kompromitacja. Trzeba, żeby się za to wziął przedsiębiorstwa, żeby tam zamieszkali ludzie, na których można liczyć. Trzeba uspokoić opozycję. Panie doktorze, trzeba im pokazać, kto tu jest sprężysty, kto trzyma wodę. Interes czysty i wygodny, panie prezydencie. Zapłacimy robotników, to ważne, bardzo ważne. Nie trzeba powiększać niezadowolenia. Paszą won. Coś nie tego ma pan minę, prezydencie. Pana to dziwi? Nie, nic nie dziwi. Pan powinien pokazywać bardziej uśmiechnięto twarzki chwali. I być wzorem optymizmu. Kiedy zamykają hutę? Pojutrze. Będą demonstracje? Tak, będą, na pewno. Jesteśmy na to przygotowani. Kto? Policja, tak? To pańska specjalność. Keep smiling! Zawiodłem się na panu. Doktorze. Tak, tak, już po niebezpieczeństwie. Płukanie żołądka wystarczyło. Co? Jodyna, napiła się jodyny. Dostałem pielęgniarkę. A proszę, panie prezydencie, proszę bardzo, polecam się. Panie prezydencie, dzisiaj na Zarzecze piechotą niebezpiecznie, lepiej podjedźmy. Panie prezydencie, będzie wszystko w porządku. Jesteśmy przygotowani. Nie chcę tutaj żadnej strzelaniny. Oczywiście, panie prezydencie. Tylko w razie konieczności. Dobrze. Ale w powietrze albo po nogach. Ale radzę zgasić światło i jechać w prawo. Ratusze, panie prezydencie. Prędzej. Prędzej. Nienawidzę tego doktora! Czego on chce ode mnie?
Czego się mnie czepia, to wszystko z twojej namowy! Żebyś ty wiedział, co ja czasem myślę. Nikt cię nie namawiał. Ale ty mi dałeś pieniądze. Ja ciebie... A ciebie... Kochasz mnie? Nie, nie, nie. Już cię dawno... Kocham. To tutaj, panie komisarzu. Tu ich pochowano, tych z podłogi stratu. Pod murem. Ksiądz nie chciał pozwolić, bo to gorzej jak samobójcy. Buntownicy. Ateiści. Co, znowu te anonimy? O zabitych pod magistratem. Sentymentalna panienka z ulicy Staszice. To ty jesteś za odpowiedzialny. A co? Miałem się dać zakłóc? Tylko dlatego, że oni mają ideę? Krzyczą o przemocy, dyktaturze i więzieniach. A co zrobią, gdy sami dorwą się do władzy? Robią sobie i wojsko, i policję, i więzienia. Te same rzeczy z innymi nazwami. A gdzie są twoje idee, twoje szpitale, twoje osiedla? Masz ze sobą strajki, demonstracje i zabitych. A ludzie, którzy na ciebie liczyli, którzy cię popierali. Im potrzebny jest stupaja z pałką w ręku, a nie doktor nauk politycznych. Nie mają żadnego realnego programu, żadnych możliwości ani środków. Więc wszystko, przeciwko czemu walczyłeś, jest teraz po tej samej stronie, co ty. Tak! Świat jest miejscem zbrodni. I po tej, i po tamtej stronie są ludzie, zwyczajni ludzie, chcący władzy i krwi. Może chcesz mi powiedzieć o miłości, którą należy się rządzić? O drugim człowieku? Nie. Ale przecież musi coś istnieć. Jakaś granica, której nie wolno przekroczyć, za którą człowiek przestaje być sobą. Granica. Zawiodłem się na panu, panie prezydencie. No, Bogutówna. Zapomnij o swoich starych numerach. Teraz sprawa przeszła do mnie. A ja już wycisnę wszystko, co trzeba. Rozumiemy się, tak? Odpowiadaj, kto cię nasłał? Kto cię nasłał? Kto ci wcisnął pistolet do ręki? Dziecko. Jakie dziecko? Czyje? Nazwisko, imię? On nie żyje. Jeszcze tylko jedno pytanie, pani pozwoli. Pani nie wszczęła powództwa cywilnego. Nie chcę, żeby syn był zamieszany w sprawę. Dziś rano zgłosił się adwokat. Ma bronić Bogutównę. To nie jest obrońca z urzędu. No więc? Ktoś go opłaca. Powiedział mi kto. Pani. Dlaczego pani opłaca obrońcę morderczyni swojego męża? Tego nie zrozumie pan nigdy. Do widzenia. To był mój chrześcijański obowiązek.